Dobry wieczór. W pensjonacie poniatowskiej świętujemy, celebrujemy dzisiaj wyjątkowy wieczór. Tak wyjątkowy, że wręcz historyczny. Otóż dzisiaj bawi się klasa czwarta technikum, czyli ostatni rocznik czteroletniego technikum i klasa czwarta liceum, czyli pierwszy rocznik nowego czteroletniego liceum. W sumie dwie klasy, jest to około 50 osób z osobami towarzyszącymi, rodzice, nauczyciele, czyli myślę, że około 100 osób na sali. Jesteśmy bardzo tutaj wzruszeni pięknym polonezem. Naprawdę wiem, że próby i przygotowania zaczęły się w październiku. Poloneza ułożyła i nadzorowała próby Julia Rafałowska, która jest naszą wieloletnią tancerką z Młodzieżowej Powiatowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli. No i myślę, że te lata ćwiczeń nie poszły na darmo. Polonez rzeczywiście był przepiękny. Studniówka w naszej szkole już od wielu, wielu lat odbywa się w lokalu poza szkołą. Przez pewien czas organizowaliśmy studniówki w Kumiale, w restauracji Biesiadna. No, od paru lat już tutaj mamy taką tradycję, że wspieramy lokalne biznesy, współpracujemy z pensjonatem poniatowskim, dobrze się tu czujemy, jesteśmy u siebie. Też przepiękne wnętrza sprawiają, że ten wieczór jest rzeczywiście wyjątkowy. Uczniowie są dzisiaj wspaniali, przepięknie wyglądają, szczególnie dziewczyny. No, ja jak sięgam pamięcią do swojej studniówki, troszkę inaczej ona wyglądała, myślę, że troszkę inaczej też my wyglądaliśmy na studniówce. Nie było aż tak wieczorowych makijaży i sukien. Studniówka odbywała się w szkole. No, było inaczej, ale oczywiście z sentymentem wspominamy ten wieczór do dzisiaj. No cóż, życzymy wyjątkowej szampańskiej zabawy. Bawmy się, jakby nie było jutra, ale pamiętajmy, że jutro nadejdzie. Życzymy, cóż, pomyślności, radości, śmiechu, dobrej zabawy. Tego wszystkiego, czego na balu studniówkowym nie może zabraknąć.